najnowsza gra Pile Up. Dzisiaj wypróbujemy. Jeszcze nie grałam, także zaczniemy od tutoriala. Gra na razie jest we wczesnym dostępie. Dostałam ją do recenzji, bo mi się spodobała, więc poprosiłam o nią, ale nie wiedziałam, że to wczesny dostęp, a nie przypadam za rozgrywkami we wczesny dostęp. No, ale niech będzie. Także próbujmy. Zobaczymy, z czym to się je. Ogólnie na tej małej wysepce mamy wybudować miasto. Okej, czyli jak im wyższe, tym będzie... im większa populacja, tym większy level. Dobrze. Musimy budować domy, żeby populacja się zwiększyła. No logiczne. Który mam building wybrać? Mały domek jakiś. 12 tu jest, tu jest. No to zróbmy taki duży. Dobrze. Tak chyba na boku. Chałupka. Chałupki przy chałupce robić? Jakoś tak? Oni będą zadowoleni, że mieszkałem okno w okno? Najwidoczniej tak, a co to te? Dobra, ładnie to wychodzi, choć trochę dziwne. Jak ktoś wejdzie do tego domu? Aha, jeszcze mam, że to robić. Dobrze. Rotate, dobrze. Domki bez ogrodu. A skąd mam wiedzieć, gdzie jest jakby wejście? No nieważne, spróbujmy. No ogródka to nie ma. Położę tu obok następny. Aha, i się tu połączyło. No dobrze. Zmieszczę to tu? O, ja tak mogę, że wyjdzie trochę poza. To mogłam od razu wiedzieć, to by było łatwiej. Co ja teraz buduję? Home office. Że jeden na drugim wybuduję. Czy tak mogę wyjeżdżać poza, to więcej miejsca będzie. Okej, teraz mamy fabryki. Okej, to buduje nam domy. To jakieś budynki. Nie budynki. Tak, budynki. A to jakieś support building. Okej, czyli wspomagacze. Aha, okej, czyli musimy zawsze wszystkie budynki postawić. To faktory niech będzie na dole i też tak na boku, jak skoro mogę. Wszystkie tu wsadzę. Dobrze. Mhm.
Duży domek. Okej. Czyli to nie można z elektrownią. Dobrze, dużą chałupkę wybudujmy. Aha, jeszcze nie. Dobrze, ludzie są na mnie źli. Nie są szczęśliwi. A skąd mam wiedzieć, że... A tu są jakieś... Dobrze. No... No nie uszczęśliwie zmarłych. Dam im znicza. Okej. To jakie są te potrzeby? Skąd mam je widzieć? Dobrze. No dobrze. Czyli niektórzy potrzebują uwagi i mają swoje wydarzenia. Ale to jak mam to... A, tu. No to ja już to czytałam. Dobrze, czyli teraz... Najpierw położymy duży dom. Też na boczku. Brzydki ten duży dom. Dobra, a to gdzie mam dać? Explosive, kurde. Tak tu na boku. Niech sobie będzie. Platforma. I co ona mi da? Jakbym chciała ją... Aha, to jest taka, że się wchodzi po niej. Co chodzi? Próbuję ją jakoś tak położyć, żeby to... Może tak na boku, to będzie więcej miejsca później. Bym tu dała, o. Nie będzie. Shift, żeby przyspieszyć. Aha. To nie potrzebuję tego. O, mają noc. Świeci się. Control. Niewiele mi tu mówi. Gierka, z tego co czytałam, w ogóle stworzyło iluś tam studentów. 5 czy 3. I od 21 roku ją tworzyli sobie. Ładnie na razie to wygląda. A, mam ułożyć domki. Dobrze, niech tu stoi jakiś. To co to jest? Aha. Czyli nie może być nic na dachu tego. Czyli trzeba by pewnie było platformę zrobić. Ale może położymy to tu, choć oni muszą być szczęśliwi. To chyba jednak najlepiej tu. Jakie mam dokonywać wybory? Bliski, dobrze. Dobrze.
O, to są specjalne budynki. Dobrze, tu nam populacja rośnie pod jakimś tam warunkiem, a tu nam pozwala usuwać. Dobrze. Są silne, mogą zmienić jak gra działa, okej. To specjalne budynki. Under roof. Może lepiej mieć to, żeby móc nie musieć wszystkiego dawać, jak będzie takie coś jak ta eksplozja. Jedno kasynę, dwóch mechaników. Jeden, dwa kasyna. Dwa kasyna, jeden mechanik. A to się czym różni od tego? To chyba lepiej mieć jedno kasyno, a dwóch mechaników. Dobrze, zróbmy fabrykę na górze fabryki. Trochę mi się nie podoba, że tak można wyjeżdżać. Jakie to dziwaczne, ale no może inaczej nie może być. Dobrze, kosz na śmieci. Zróbmy na tej fabryce i też tak głupio. Produkcję domów tutajmy. I supporting budynki. Niech będzie tu na górze. Koniec. No, wybudowałam coś dziwnego. Także tak wyglądał tutorial. To umiemy w to grać, więc na razie wrzucę sam tutorial. A tak jak mówiłam, grę otrzymałam do recenzji, bo mi się spodobała, więc poprosiłam od wydawcy na Keymailer. No i ja nazywam się Indie Playerka. W ogóle zapomniałam o tym wspomnieć na początku. I więcej moich recenzji możecie znaleźć na moim Instagramie. Już tam ich kilka dodałam. I właśnie gram sobie w takie produkcje jak ta. Czasami trafi się jakaś taka większa. Ale to dużo czasu na nie trzeba. Także pa, pa.